W kolejnym odcinku wiedzy wideo fana. Dziś będzie kolejny, trzeci już odcinek generyk dystrybucji wideo w czasie RFOS. Dzisiaj opowiem bardzo znanej firmie, która istnieje od lat 30. No. Lecimy. Za chwilę do Was wracamy. Dzisiaj opowiemy o dystrybucji Columbia Pictures Home, przepraszam za ostatki, Sony Pictures Home Entertainment. Taka firma jest taka dzisiaj znana, ale pierwotnie w latach 1979-1982, przepraszam, powstała taka nazwa Columbia Pictures Home Entertainment. Tak wyglądało logo. Do z tych logotypów, a to widzimy prototypowe logo, które no niestety nie trafiło no niestety nie było do wykorzystania. No, lecimy. W latach 79-82 tak wyglądała okładka. No taki przykładik to jest film, miał być dla wszystkich, ale jest teraz od 18 roku życia, bo zawierały filmy z sceny nie dla dzieci. No, The Deep, film z 77 roku. No trochę to jest film, nie jest dla dzieci, ale wszystko jest, dzisiaj nagrywam to sobie. Nagrywam nagranie z dnia dziecka. No to jest film nie dla dzieci, to jest dla dorosłych, pełnoletnich, bo zawierały sceny erotyczne, no. Ale był zakaz. Wtedy ta na nazwa TNT, czyli TCM nie mogło już więcej emitować tego filmu, bo to był film nie dla dzieci. No. Tak potem, ale również potem wykorzystano taką kasetę kiedyś. Emmanuel, taki film dla dorosłych, także. Pisze X, czyli to jest film nie dla dzieci, także francuski film. No, a tu w czasie, gdy zadebiutowały Laserdisc, który nie bardzo miał odcinek, tak wyglądała okładka. No. Niebawem opowiem o tym. A tak wyglądała grafika wideo. W latach 82-91 pojawiła się taka nazwa RCA Columbia Pictures. Były dwa wersje logotypów. Pierwsze, czyli amerykańskie RCA Columbia Pictures Home Video, a także poza Ameryką RCA Columbia Pictures International Video. Tak się nazywało to. Trzeba prosić, bo w pierwszej połowie lat 80. w czasie, gdy powstawało RCA Columbia, czy się zmieniło, pojawiły się plansze. Czerwony kolor oznaczała produkcja Wielkiej sekcja Wielkiej Brytanii, jasno niebieski sekcja z Niemiec, fioletowo niebieski sekcja z Włoch. To trochę chyba, nie wiem, fioletowo, może fioletowym. A szary, oczywiście, Japonia. Przypomnijmy, ciekawe, co by się stało, gdyby była nasza wersja RCA Columbia Pictures Home Entertainment. I jaka była nasza plansza? Biały, może, no powiedzmy, albo może być biały, albo żółty, no nie wiem, może piszcie w komentarzu, czy kiedyś tak było, jakieś.
Tak wygląda jeden z przykładów z Ameryki. The Unborn, tak wyglądało. Tu była plumba. Gdzie etui kartonowe. No. Kolejne. A tak wyglądały nalepki. Trzy z nich to są Home Video, a jedna to International, to z Anglii. Przykłady to są, pokazujemy przykłady, a tak wyglądały okładki z Ameryki. W Argentynie dystrybutorem filmów RCA Columbia Pictures International Video był Alcatel Video La Rioja S.A. No, kiedyś była firma Video Omega, której już nie ma i zwinęła na Alcatel. W Polsce pod koniec lat 80. prawdopodobnie dystrybutorem polskich kaset z RCA Columbia Pictures Home Entertainment Home International Video miała firma ITI Home Video. To są takie przykłady. W latach 1991-92, w latach 90. i początek XXI wieku pojawiła się nazwa Columbia Tristar Home Video. Tak oto wyglądało pierwsze logo. Bo RCA już przestała produkować filmy z Kolumbią i tak oto wyglądało. Widać tutaj logo Kolumbii z lat do 95 roku, do 92 roku i logo Tristar do 92 roku. Pokazujemy takie przykładowe okładki. Tak wyglądała przykładowa okładka z Ameryki z filmem Wonderful Life, świąteczny film. It's a Wonderful Life, przepraszam. Kolejny przykład to także jest jakiś przykład. Co to jest? Co to jest? Hiszpania? Chyba to jest Hiszpania. A tak wyglądały nalewki z Ameryki na przykład. No. Lecimy dalej. W latach 1992-2002 pojawiła się nowe logo tej firmy. Ale logotypy były to od 1992 roku. Tak wyglądało jeden z pierwszych kaset z nowym logotypem. Ghostbusters, czyli program z duchów. Kolejny przykład. Kaseta z Anglii. A także mamy przykład z Polski i znowu produkcją naszych kaset z powrotem zajęła się firma ITI Home Video, ale niestety nie jestem pierwszy logotypem, ale z nowym. No i tyle zostało. Potem w lata, pod koniec lat 90. współpraca z Columbia Tristar zajęła się firma Warner Bros. Poland. Oczywiście strzał był bardzo celny, ale były też takie plansze. Film opracowano w napisach, że był brak lektora. Mamy przykład z francuskiej części Kanady, z firmy Allegro. Tak oto wygląda. Tak. Montrealu, tak, to jest Kanada. W latach 2002-2005, pod koniec ery VHS, pojawiła się nowa nazwa, Columbia Tristar Home Entertainment. To była ostatnia
szansa. I taki mamy przykład. Mamy dwa przykłady. Pierwsze z Australii. Oczywiście tak to wyglądało. A potem... A także z naszego kraju. Nie, jeszcze kilka było. Oczywiście z naszego kraju, czyli Polski. To są takie przykłady. Już kończymy dzisiejsze wydanie Legendarnych Dystrybucji. Ja się żegnam z Państwem. Do zobaczenia w kolejnym programie. Cześć!